Cześć, witajcie panowie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z recenzją książki Opium Gezy Czata. Książka została wydana w 2016 roku nakładem wydawnictwa PIF. Została wydana w związku z obchodami Roku Kultury Węgierskiej. Ten rok jeszcze trwa do końca 2017 roku. Jest to pierwsze książkowe wydanie Czata. Wcześniej były publikowane tylko teksty w literaturze na świecie w trzech numerach. Cóż możemy powiedzieć o Geza Czacie, a właściwie Józefie Brennerze? Żył na przełomie XIX i XX wieku, czyli są to czasy dekadentyzmu, fin de siècle. Czat był wszechstronnie utalentowany, nie tylko literacko, ale również muzycznie. Był kompozytorem, krytykiem muzycznym i jako pierwszy dostrzegł wielki talent Bartoka. Czat był również lekarzem psychiatrą, napisał wybitną pracę na temat schizofrenii. W książce znajdziemy jego opowiadania, nowele, esej Elżbiety Cygielskiej oraz mowę pogrzebową wygłoszoną nad trumną Czata przez jego kuzyna. Aha, jeszcze dzienniki. Bardzo ważna sprawa. Dzienniki Czata możemy tutaj znaleźć. Jego opowiadania inspirowane są w dużej mierze psychoanalizą. Odwołują się do podświadomości człowieka. Czat był ogromnym entuzjastą Freuda, jego teorii. Po freudowsku odczytywał relacje międzyludzkie. Uważał też, tak jak Freud, że ogromne znaczenie dla dalszej egzystencji człowieka ma dzieciństwo i młodość. W książce przeczytamy teksty, które właśnie odnoszą się do tych momentów. Czat w swojej twórczości dał też duży wyraz ciemnej stronie natury ludzkiej, czyli de facto też swojej osoby. Dlatego w opowiadaniach nie brakuje okrucieństwa, sadyzmu, uzależnienia od morfiny, seksu. Dodatkowo pierwszoosobowa narracja tylko pogłębia wrażenia z lektury. Co do dzienników, Czat prowadzi je bardzo skrupulatnie, dokładnie spisywał ilości narkotyków, które zażywał, ilość związków erotycznych, które miał w swoim życiu. Również związki erotyczne miał ze swoimi pacjentkami. Wykorzystywał to, że był lekarzem i dzięki temu miał dostęp do morfiny oraz no, do pacjentek. W książce widzimy zapis morfinisty, którego życie kończy się tragicznie. Zabija swoją żonę, na końcu sam popełnia samobójstwo. Pierwsza próba samobójcza była nieudana, został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym, ze szpitala uciekł. Na granicy serbskiej znaleźli go pogranicznicy, ale Czad w ostatniej chwili przegryzł ampułkę z szybko działającą trucizną. No i niestety nie udało się go odratować. Jako ciekawostka, swój mózg przekazał, był donatorem swojego mózgu do dalszych badań, ale niestety niezbyt dobrze zabezpieczono ten organ i popsuł się i niestety nie można było wykonywać badań. Po zamknięciu Opium książki miałam bardzo duży niedosyt. Bardzo żałuję, że pozostawił po sobie tak niewiele. Nie wszystkie teksty też są przetłumaczone na język polski i dałoby to pełniejszy obraz jego samego. Książka ma, już tutaj Państwu powiem, niecałe 400 stron.
Czyta się to doskonale, jest to napisane pięknym językiem, bardzo prostym. Ja na tę lekturę przeznaczyłam chyba niecałe 2 dni. Naprawdę polecam Państwu bardzo serdecznie. Żałuję tylko, że ta książka nie była nominowana przez blogerów do książki roku 2016. Szkoda, że tak wartościowa literatura nie znajduje uwagi u większości czytelników. Niestety wydawnictwo PIF chyba nie umie promować swojej literatury albo uważa, że dobra literatura sama się obroni. No w tych czasach no nie jest to chyba do końca prawda. Polecam Wam tę książkę. Dodatkowo jeszcze mogę powiedzieć, że jedno z opowiadań można przeczytać na stronie. Chciałam Wam jeszcze pokazać to, co udało mi się wczoraj kupić. Jest to, nie wiem, czy zgadniecie, może tak bardziej pod światło. Jest to zapalniczka na benzynę. O, teraz fokus się udał. Spróbuję odpalić. Jak widzicie, działa, ale jest za mało paliwa w środku. Kolejna rzecz to srebrne łyżeczki pozłacane, bardzo stare, mają około, podejrzewam, 70 lat. Bardzo piękny motyw, ornament roślinny, emaliowany. Łyżeczki wystawię na aukcji. Mam nadzieję, że będzie spore zainteresowanie. Łyżeczki są też w bardzo dobrym stanie. Udało mi się także kupić dwa roczniki przekroju. 71 rok oraz 72. Na pewno wiecie, że przekrój został teraz wznowiony. Został kwartalnikiem. Wcześniej był tygodnikiem. O, mamy tutaj Stanisława Lema, 137 sekund. Bardzo ciekawa sprawa. Jak widzimy, modę, samochody. Okej, to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojej krótkiej recenzji. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa!